Dzisiejszy odcinek podcastu Agent jest ostatnim odcinkiem w historii, w którym nie wiemy, czy Barack Obama zostanie wybrany na drugą kadencję prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Już za cztery dni odbędą się w Stanach Zjednoczonych wybory. Kibicujemy wszystkim, tylko nie Barackowi. Może ustalmy w ten sposób, bo wiem, że niektórzy ludzie mówią Gary Johnson, niektórzy mówią Mitromny tak dalej. Wiadomo, że Gary Johnson nie zaszkodzi Mitowi Romneyowi. Życzymy Garyemu Johnsonowi, żeby miał tam, nie wiem, wymarzone 2%, czy na ile on tam może liczyć. O tym się dowiemy, za tydzień będziemy o tym gadać. Wiemy, że póki co Mitromny i Obama to jest jedyna opcja. Zresztą mówimy o tym co tydzień, od przynajmniej dwóch miesięcy, odkąd tak naprawdę kampania wyborcza wchodzi w ten ostatni, ostatni etap. Dzisiejszy weekend, ten weekend, który teraz mija za naszymi oknami. To jest ostatni weekend, w, których, w którym tego nie wiemy. Za tydzień będziemy już wiedzieli, czy Barack Obama będzie jeszcze prezydentem przez 3 miesiące i 4 lata, czy tylko przez trzy miesiące, bo pod koniec stycznia, jak wiecie, jest szansa, że zaprzysiężony na następnego prezydenta będzie ktoś inny. No dobra, wiemy, że tak naprawdę jedyną opcją, jaką może być ten ktoś inny, to jest opcja pod tytułem um, Meet Romney. Bardzo dziwna rzecz się wydarzyła w faktach, które oglądałem. Czwartkowe fakty ostatnio Ostatnie fakty, jakie oglądałem, bo jak wiecie, sami nagrywam ten y, podcast w piątek, więc co naj, mogę co najwyżej komentować czwartkowe fakty, króciutkie, tylko 10 minut, co mnie bardzo ucieszyło, ale zazwyczaj powinno tyle trwać. I pierwsza wiadomość o tym, że nie wiadomo, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, jak dotąd było pewne, że wygra Barack Obama. Jak to jest? Jak to tak? Wiecie, oczywiście wszystko było o huraganie i że, że, że Barack Obama się tak pięknie pokazał jako prezydent w, tam w New Jersey, w kurteczce swojej tej kryzysowej na chińskim murze i ten biegnący, wiecie o co chodzi. Taką samą ma jak, jak, jak Tusk zresztą. Przyszedł, zamrugał oczami, zmarszczył brwi, wkurzył się i powiedział nie możemy tam, zapamiętajcie kto co spieprzył. No to generalnie zachował się jak Donald, czyli jak prawdziwy mąż stanu. A teraz się nagle okazuje, że wcale mu ten huragan nie przysporzył. Przynajmniej nie aż tyle, żeby TVN dalej trwało w swojej wersji, która do tej pory była dosyć jednolita, że wygrywa Barack Obama, a Mitt Romney co najwyżej w niektórych stanach może mu zaszkodzić. Wszyscy mówią o Iowa, bo tam jest z lekką przewagą chyba 2% wygrywa Barack Obama, a tam są trzy głosy elektorskie do wzięcia, bla, bla, bla. Wiecie, to jest, to jest już nieważne. Wszyscy się czepiają, że Mitt Romney urządził tam zbiórkę pieniędzy. No, akurat tam urządził zbiórkę pieniędzy, bo tam urzędował jego sztab przez ostatnie dni. To gdzie miał tą zbiórkę jechać, urządzać? Na Hawaje? No bez przesady. To jest lipa tak naprawdę. Moi drodzy, ciekawa rzecz. Nie wiem, ja, ja wiem, ja, ja słyszałem, ja wiem, że słyszałem, że TVN się, się wali, że im tam akcje spadają, że ponoć nikt nie chce ich oglądać, że to nowe studio jest jakąś porażką. Nie wiem, no ja tego nie oceniam tak naprawdę. Mnie to mało tak naprawdę interesuje. Ale jaki dziwny zwrot. Nagle się okazuje, że Barack Obama nie jest już zwycięzcą. A jaki był drugi news? Bo pierwszy news, oczywiście, był taki, że jest remis między Barackiem Obama i mitem robnym nie wiadomo, kto wygra. Jaki był drugi news? Drugi news, zaraz potem, był taki, że Bagdad to jest w ogóle strefa wojenna, że Amerykanie zostawili, nie zostawili w Bagdadzie żadnych żołnierzy i tam są misjonarze, do których islamiści strzelają. I muzułmanie, wiecie, wiecie o co chodzi? Że tam księża, Którzy prowadzą jakieś misje, muszą poruszać się samochodem, który mniej więcej wygląda jak papa Mobile tylko zamiast papieża ma wieżyczkę z Jest oczywiście pancerny i tak dalej, i tak dalej. I to jest druga wiadomość. No przecież do tej pory TVN zawsze mówił, że przecież wspaniale Barack Obama wyprowadził wojska z Iraku, przecież to był wspaniały ruch. I że tam już zapanowała demokracja, jest wspaniale, nie? Co za wolta w ogóle? Oczywiście to nie jest powiedziane wprost i zwykły zjadacz chleba po faktach tego nie zauważy. Ale dla mnie to było sięknięcie. No wiadomo, do końca, do końca odcinka, w sensie odcinka, do końca tego wydania, wiadomości już było tylko i wyłącznie akcja: Zniszcz czy coś takiego, co już mnie tam za bardzo, przyznam szczerze, nie interesowało. Ale, ale pierwsze dwa wiadomości. Nie wiadomo, czy Barack Obama wygra, i Bagdad jest jedną wielką strefą wojenną, jednym wielkim pieprznikiem. Strzela się do księży, strzela się do, do misjonarzy, strzela się do zwykłych ludzi, w ogóle koniec świata sugestią, jakby, że może Barack Obama nie powinien tak szybko stamtąd wyprowadzać swoich oddziałów, ale tak z taką sugestią schowaną, tak naprawdę, bo generalnie temat tego, że strzela się do chrześcijan w Iraku, Iranie, Afganistanie i tak dalej, to jest grubsza historia, to jest gigantyczna historia. Więc ona niekoniecznie musi robić drugi news w wiadomościach tak nagle. Wiecie, to jest, to jest bardziej temat publicystyczny, to jest temat długi, który się ciągnie, który się szybko nie skończy, niestety. Tak więc ostatni odcinek, w którym nie wiemy. Ostatni odcinek przed wyborami po prostu. Niewiele wiemy o Baracku Obamie. to co wiemy jest przerażające. Wiemy dość dużo o Micieromneju i chyba to co wiemy o Micieromneju wystarczy, nie? Nie wszystko musi nam się podobać, ale chyba to jest jedyna e... To nie jest jedyna opcja. Dobra, wiem, to nie jest jedyna opcja. Ale ze wszystkim, co mi się nie podoba w Micieromneju, a, nie, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby człowiek rozsądny mógł głosować na Baracka Obama. Po prostu. W... Romney <laughs> Barack Obama jest tak zły, że przegrywa z Romneyem. Może tak powinniśmy to tak powinniśmy to ująć. Moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z kategorii Unplugged, czyli 10 newsów, już nie tak jak tydzień temu. Dzisiaj w pełnej wersji 10 newsów i kwadrant przepływu głupoty, normalnie 4, 4 wiadomości. Jeszcze póki co bez sampli, jeszcze póki co bez sprzętu, bez bajeru, bez całego baroku. Gdzieś na przestrzeni dzisiejszej audycji, trzeba słuchać uważnie, bo na przestrzeni dzisiejszej audycji pojawi się piosenka o byciu demokratą. Gdzieś będzie, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w którym momencie. Nie znajdziecie tego, musicie przysłać całą, tak naprawdę. Moi kochani, to może co? Pierwszy, pierwsza informacja, czyli informacja numer 10, standardowo jest to pierwsza informacja w agendzie, dotyka New Jersey, dotyka też strat jakie ten stan ponosi, ale nie tylko i wyłącznie przez to, że nawiedził go gigantyczny huragan. Numer 10. A w ogóle co jest ciekawe a propos tego huraganu, to się wreszcie dowiedziałem, skąd on się w ogóle wziął. Oliver Stone, ten reżyser filmowy, wytłumaczył to w Huffington Post podczas spotkania z dziennikarzami Huffington Post. Zresztą potwierdziła to specjalistkę od pogody Betty Midler, że huragan Sandy wziął się stąd, że w żadnej z czterech debat prezydenckich, trzech prezydenckich i jednej, jednej wiceprezydenckiej nie pojawił się temat globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Po prostu przyroda zemściła się na Ameryce za to, że nie podjęła tak ważnego tematu. Bo wiecie, przyroda to jest taki twór, który ogląda telewizję, kupuje gazety i, I wie, co się dzieje, słucha, nie? Życie, oczywiście to są, oni są wszyscy racjonaliści. Oni to już to już nie ma żadnych bogów, nie ma żadnych bóstw, nie ma żadnych tam bram, piekieł, szatanów, aniołów, nic z tych rzeczy nie istnieje. To są wszystko legendy, wymysły, ale Matka Natura się zemściła na nas za to, że podczas debat nie rozmawiano o. o o zmianach klimatycznych. I goście w to wierzą. Oliver Stone w to w święcie wierzy. To nie jest, to, ja wiem, że to, to brzmi idiotycznie, ale to nie jest dowcip. W New Jersey, moi drodzy, no New Jersey stan, który już nie jest najszczęśliwszym stanem w, w Ameryce Północnej. Został nawiedzony przez huragan. Wywiało domy, wywiało samochody, wywiało krowy, wywiało pomniki. Wszystkie anorektyczki wywiało i nie wywiało tylko i wyłącznie jednego człowieka, który jest żywym dowodem na to, że nieprzestrzeganie diety Michelle Obamy może przyczynić się do tego, że Twoje życie zostanie ocalone. Czyli, oczywiście, chodzi o gubernatora Chrisa Christiego, który, który, jak wiecie, generalnie jest filmowany z, przez kamerzystów zawsze z pewnej odległości, z obiektywem szerokokątnym. Ale cóż, no, sympatyczny, przyjazny człowiek, który, którego ostatnio Republikanie bardzo nie lubił, ponieważ, nie lubią, ponieważ w przeciwieństwie do innych gubernatorów i burmistrzów demokratycznych, którzy nie zaprosili Baracka Obamy na podróż w kryzysowej kurteczce dookoła całego tego, całego tego bajzlu wywołanego huraganem, Chris Christie, który jest republikaninem, zaprosił Baracka Obamę. Nagle oczywiście okazało się, że Chris Christie jest tym fajnym, kumatym, porządnym, fajnym, wiecie, sensownym republikaninem. Wszyscy... Po tej stronie republikańskiej drąkoty, i teraz nagle nabijają się z Chris Christa którego do tej pory lubili. Mówią, że zdradza, tak naprawdę miał być rzecznikiem mitaromneja a tu w ogóle chodzi pod rękę z Obamą, nie wiadomo co mu kto obiecał. No dobra, są takie kwestie, że chyba za rok czy półtora roku Chris Christie będzie musiał ubiegać się o. Będą znowu wybory po prostu, i. i, i... Wiecie, Chris Christie wie, że jeśli będzie prezydentem, zostanie republikanin, to i tak poprze Chrisa Christiego, bo nie będzie innej alternatywy. Jak prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie demokrata, to w takim momencie, a jeśli już to będzie demokrata, to będzie to Barack Obama, to dobrze jest mieć Baracka Obamę zawsze jakąś u niego przysługę, nawet jeśli w tym momencie jest tak naprawdę końcówka kampanii prezydenckiej i twoja strona, twój namiot wyborczy może troszeczkę się za to obrazić. Barack Obama z kolei powiedział jedną fajną rzecz podczas tego. Wystąpienia tej, tej, tego spacerów kryzysowej kurteczce, że skoro tyle ludzi żyje bez prądu, tyle ludzi straciło dach nad głową, i są braki w dostawie benzyny, żywności, wody, a tu za chwilę nadchodzi zima, więc jest, jest naprawdę, a, a tam jest bardzo zimno w New Jersey już teraz. Więc nie jest, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest kolorowo, to nie jest wiosna, prawda, że można było sobie w rubasznym namioc, namiociku kurzyć, tylko jest naprawdę, naprawdę kiepsko. To ludzie powinni omijać przepisy, o ile komuś nie szkodzą, bo przepisy, tak zwana czerwona taśma, czyli ten cały red tape biurokratyczny, mogą opóźniać ludzkie działanie. Mi się to bardzo podobało. Nagle patrzę na, na Baracka Obama i mówię: czy, Czyżby on nie, 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 nie grał w ten sposób kogoś, kto chce pozyskać wolnorynkowców, libertarian, wiecie, tych, tych takich jeszcze niezdecydowanych gdzieś po pośrodku ile w ogóle tacy są i mają większy iloraz inteligencji niż Forrest Gump? Pewnie jeszcze są, założę się, że jeszcze są. Na pewno znajdzie się w 300-milionowym narodzie, gdzie 180-milionów prawa wyborcze znajdzie się, znajdzie się jeszcze paru takich, ale nagle wy Barack Obama na, na 4-5 dni przed wyborami mówi takie rzeczy. Wiecie, no biurokracja potrafi poprzeszkadzać, musimy sobie radzić, wiesz, teraz musimy sami się pilnować. Wow! Libertarianin Obama po prostu nagle się pojawił, ale w tym jakże. To znowu, tak jak Iwona, ta, ta śledzińska, katarasińska, from Russia with love, wiecie, pozdrowienia z Mińska, tydzień temu mówiła o tym, że, że posłowie nie są od tego, żeby regulować życie obywateli, prawda? Wow, mówisz, świetnie, mamy libertarianina w, w, w Sejmie, zresztą od tego tydzień temu zaczął się agent. Nagle Barack Obama mówi, że musimy omijać tą czerwoną taśmę, musimy obcinać tą biurokrację, bo inaczej sobie nie poradzimy. Mówiąc to, przyznaje się do tego, że cały system, który Obama chce zbudować, jest do chrzanu. On chce więcej regulacji, on chce więcej rządu, on chce więcej gospodarki sterowanej przez carów różnych dziedzin, elektroniki, car kultury, car jakiś tam, jakiś tam inny, ekologii i tak dalej, zielonych tych miejsc pracy, był Van Jones kiedyś. Dobra, nie będziemy w to wchodzić. Czyli on nagle w tym momencie przyznaje się, że cała jego idea jest kija warta tak naprawdę, albo jest specjalnie tworzona po to, żeby ludziom przeszkadzać, skoro trzeba ją omijać, żeby się ratować. I informacją numer 10, tak naprawdę, jest bardzo krótki, e, krótki detal. Informacja o trzech firmach, które przyjechały z Alabamy. Tak, jedna, jedna ekipa budowlańców z Huntsville, jedna z Decatur i z Trinity. Jeszcze jakaś tutaj miałem ekipę e, elektryków, żeby było śmiesznie. To taki też bardzo prezydencki temat. E, Joe Wheeler. Tak jak na, taka taka um, impreza budowlana, pojawili się w New Jersey z odruchu serca. Bardzo często też tutaj w audycji poruszamy kwestię odruchów serca, które, które w jakiś sposób e, są wieszane na tej czerwonej taśmie, które nie potrafią tego nawet na rozkach z prezydencki ominąć. Okazuje się, że chłopcy przyjechali tam z odruchu serca, żeby pomagać. Bo ten stan był rzeczywiście, no. No, to widać na zdjęciach, dobra? Naprawdę, jest, jest, jest kiepsko w New Jersey. A przez to, że tam zazwyczaj mieszkają demokraci, to może być, to odbudowa może trwać długo, i teraz się okazuje, że będzie jeszcze trwać dłużej, ponieważ okazuje się, że ci goście, którzy przyjechali reperować za darmo, poświęcili swój czas, żeby ratować ten stan, przed zimą, która naprawdę idzie ostra, z racji globalnego ocieplenia oczywiście, zostali odesłani do domu z powrotem. Więc niektórzy pojechali gdzieś do innych miejsc. Na Long Island, na przykład, pojechali goście z, z Huntsville, ale to są niuanse. Kwestia polega na tym, że nie mieli licencji związkowych. Na przykład firma, która robi te instalacje elektryczne, nie była częścią to się świetnie nazywa ona nie była częścią braterstwa pracowników elektrycznych. Brotherhood of Electrical Workers, a to jest bardzo duża część FAL-CIO, czyli tego gigantycznego związku zawodowego, który tak ostatnio wychwalał pan Duda z naszego związku zawodowego, Solidarność, opierniczając Lecha Wałęsę, że spotkał się z Romneyem. Pamiętacie, że Romni czepia się FAL-CIO, że oni budują komunizm w Stanach Zjednoczonych, a przecież FAL-CIO za czasów regana pomagało Solidarności. Tłumaczyliśmy panu Dudzie, że to nie jest to samo FLA, FLA, CIO, że pan Trumpka, który teraz jest chyba no, po prostu szef, szef, te, szef tego wielkiego związku w Stanach Zjednoczonych, jest tak naprawdę przed upasem Baracka Obamy. Koleś, który, który nie, ma żadnego nie ma nic przeciwko temu, żeby komunizm zapanował, Wie, wiecie, tym razem się uda, bo mamy iPady. Sowieci nie mieli iPadów, my mamy iPady po swojej stronie z iPadami komunizm będzie świetnie. nie? Um. To jest koleś, który tak który, który kombinuje. Tak czy inaczej, firmy, nie mogą, które nie należą do związków, nie mogą odbudowywać, czyścić ulic, zakładać instalacji, gdzie ludzie żyją bez prądu, gdzie za chwilę przychodzi zima, ponieważ nie mają pozwoleń związkowych. I odbierają w ten sposób miejsca pracy związkowcom. Goście, którzy przyjechali poświęcić swój czas za darmo. Nie będziemy tolerować biurokracji. Mówił Barack Obama jeszcze trzy dni wcześniej. Wszystkim, którzy jednak są fanami związkowców i związkowych regulacji, przypominamy, że New Jersey na 50 stanów Zjednoczonych w kategorii business friendly, czyli przyjazny biznesowi, zajmuje miejsce 48. 9 z dziewiątką wracamy do Europy, moi kochani. Bardzo dużo teraz informacji jest a propos Grecji. Alarchia tam teraz będzie panować. Ludzie w ogóle już nie słuchają ministrów, nie słuchają premierów, nie słuchają swoich carów. Car Otwety, ciekawe czy jest w Grecji. Znalazłem bardzo fajny artykulik, który bardzo dużo mówi o tym, w jaki sposób rząd grecki chce... Oni nie chcą wyjść z kryzysu, wiecie o co chodzi. Tak naprawdę wychodzenie z ich jakiegoś tam kryzysu, oni nie są w stanie tego zdefiniować, więc oni nie wiedzą, co tak naprawdę zrobić. Może i dobrze, ale <gryw> że nie robią za dużo. Um, znalazłem świetny, po prostu znakomity artykuł, zdaje się, że to jest gazeta wyborcza. Na pewno korzystali z państwa agencji prasowej, bo widziałem gdzieś, gdzieś skrawki też tam. Moi kochani, ja nie wiem, jaki to jest system rządów teraz będzie w Grecji. Ale Grecy jeszcze póki co rządzących Grec, Grekami mają coś do powiedzenia. I ostatnio minister Atanasios Skordas, który jest ministrem, nie zgadnijcie czego, najważniejsze stanowisko w Grecji, <grytania> minister rozwoju oczywiście, ten od budowania rozwoju, poinformował o możliwości wprowadzenia bardzo fajnej regulacji. Kwestia będzie polegała na tym, że jeśli jesteś w restauracji i nie dostaniesz paragonu, to możesz z restauracji wyjść nie płacąc za tam rachunku, za to, co tam zjadłeś, wypiłeś. I to się wydaje <laughs> to jest żałosne, nie? Greckie Ministerstwo Rozwoju szykuje się do kolejnego starcia z oszustwami pod... oszustami podatkowymi. Oczywiście tutaj Knajpa, która nie daje paragonu, oczywiście oszukuje, no bo jak czy inaczej, przygotowuje regulację, która pozwoli wyjść z restauracji bez płacenia, jeśli nie dostaniemy prawidłowo wystawionego rachunku. Wow. Klienci barów, kawiarni, restauracji nie będą zobowiązani do iszczenia opłat. To drugi raz powtórzenie tego samego zdania bardzo popularne w polskich mediach. Grecy nie będą też zobowiązani do opłacenia żadnej usługi, której wykonawca nie sporządzi rachunku. No, come on, to jest to samo drugi raz. Czyli po prostu nie restauracja, tylko wszystko. Przepis ma wejść w życie już w przyszłym tygodniu. Wow. Restauracja będą musiały podawać ceny netto i brutto. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Wszystkie sklepy, oprócz spożywczych. Będą musiały umieszczać cenę netto i brutto w Grecji w tym momencie. <laughs> Czyli rząd zalegalizował kradzież. Niniejszym. Nie, to w przyszłym tygodniu dopiero wejdzie ta regulacja, prawda? Rząd zalegalizował kradzież. Czyli chce zmusić restauratorów do tego, żeby wydawali rachunek, bo inaczej pozwolimy cię okraść. To genialne, nie? W swojej prostocie. Natknąłem się na mnóstwo artykułów a propos Grecji. Gdzieś też w gazecie był taki wzruszający artykuł o tym, jak ludzie będą budować tam banki czasu. No, będą sobie pomagać. No fajnie, no dobra, niech sobie pomagają, jasne, świetnie. Fajnie, żeby wcześniej też przeczytali jakąś historię pieniądza, czy może taką książkę, coś, coś z, tego, z, tego, z, tej, z tej kategorii. Oni oczywiście od pieniędzy uciekają, bo dla nich to, pieniądze to jest tylko i wyłącznie problem. Wiecie, pieniądze to są te złe banki i tak dalej, i tak dalej. Więc oni nawet nie wiedzą, że, że mogliby stworzyć sobie coś w rodzaju pieniądza. I nie wiem, na początku może to być puszka Sardynek, cokolwiek, co się nie psuje, nie wiem, puszka sardynek się może zepsuć. co się nie psuje, chipsy na przykład. Się nie psuje. <ślam> Papryka GMO się nie psuje. I <noise> okazuje się, że goście w Grecji generalnie mają na to wyrąbane i kradną prąd. Wiecie, już tak dochodzi do takich sytuacji, że już się nie buntują. To znaczy już tam, oczywiście cały czas w Atenach ktoś tam rzuca jakimiś petardami w policję, już nawet media tego nie, nie podnoszą. Ja też już nie będę tego podnosił, bo co będę mówił o tym, że rzucają w policję jakimiś tam zniłkami. No to widać na Facebooku, cały czas pojawiają się zdjęcia. Nie wiadomo, czy te zdjęcia są sprzed dwóch lat, sprzed roku, czy, czy z wczoraj. Jeszcze jakby lekka znieczulica na ten temat zapanowała, no bo rzeczywiście te, też te starcia, tylko i wyłącznie powodują straty materialne, a jakoś w żaden sposób okazuje się, że nie oddziaływują na tak zwanych rządzących miłościwie, którzy zresztą też nie mają nic do powiedzenia. W tym momencie jest do niedzieli no, Grecy mają czas, żeby przekonać Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i Komisję Europejską, czyli są całą trojkę, żeby dostać 31 miliardów euro, kolejną transzę pożyczki. I jak mówi. Antonis Samaras, czyli premier Grecji, bez 31 miliardów zbankrutują jeszcze przed końcem listopada, czyli przed końcem tego miesiąca, jeśli nie dostaną 31 miliardów. I potem znowu będą musieli dostać 31 miliardów na, powiedzmy, na, 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 na Boże Narodzenie, żeby też nie, 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 nie do Trzech Króli, żeby jakoś pociągnąć. Potem na Walentynki dostaną jakieś tam 30 kolejnych miliardów. No i żeby przekonywać Międzynarodowy Fundusz Walutowy i resztę trojki, w tym momencie postanowili zalegalizować kradzież. Możesz okraść restauratora, jeśli on nie, wy, nie wystawił ci paragonu. To genialne. Tak samo możesz wyjść ze sklepu z zakupami, jeśli, jeśli rachunek się nie zgadza, albo jeśli nie podaje cen netto i brutto. No to z pewnością z pewnością o Grecji usłyszymy jeszcze nie raz w tej, w tej audycji. No cóż, no, takich ciekawostek nie da się przepuścić. Osiem. Moi kochani... Informacja przewspaniała, przecudowna, prześmieszna, tak naprawdę. Już nie mówimy o Grekach, już wracamy do Kalifornii na sekundeczkę. I jeszcze zostaniemy w Stanach Zjednoczonych przez tą i następną wiadomość na momencik. Moi kochani, moja ulubiona organizacja zajmująca się zwierzętami, czyli PETA. Ja się zastanawiam, czy można by w Polsce zmienić nazwę PETA na głupeta po prostu. I, no bo to grozi mi wtedy jakiś, jakiś chyba ten, o, o zniesławienie czy coś takiego, nie? Tak będę mówił, głupeta. Każą mi wtedy odszczekać. Co do momentu, w którym PETA, w zasadzie głupeta, jak już mówiłem, trafiając tą informacją, jest po prostu idealny moment. Informację można nazwać: PETA zaskoczyła drogowców. Gdyż aktywiści w Kalifornii, w niejakim miasteczku Irwin, zgłosili do Rady Miasta projekt żeby zaraz przy drodze postawić znak upamiętniający śmierć 300 okoni. Skąd 300 okoni wzięło się na drodze? No dobra, tak naprawdę kwestia polega na tym, że zdarzyły się trzy ciężarówki. I w jednej z nich, w jednej z tych ciężarówek przewożono ryby do jakiejś przetwórni, zdaje się, rybnej, wspomniane 300 koni. I no i cóż, no ryby rozsypały się po całej drodze. No i w momencie, w którym straż pożarna ratowała ludzi, w którym policja próbowała kierować ruchem drogowym, w którym ciężarówki, prawda, odciągały wraki i przeprowadzono całą akcję ratunkową po prostu. 300 okoniom była pisana śmierć, i tyle, że tak powiem, po tych okoniach zostało. Niestety rybki zdechły no, poza, poza akwariami, i teraz okazuje się, że Głupeta proponuje postawienie znaku upamiętniającego śmierć i cierpienie 300 okoni na drodze w Irwin w stanie Kalifornia. I jak okazuje się, są śmiertelnie poważni w swoich błaganiach, w swoich, w swoich, nie, w swoich postulatach, tak naprawdę. No i opowiadają o tym, że, że ryby mają swoją kulturę, że ryby wysyłają sobie sygnały, że budują jakieś tam hierarchie, że, że słyszą, że mają uszy i płetwy i żyją i widzą itd., tak dalej, tak dalej. No i że nie można tak po prostu przejść do porządku dziennego nad tym, że zginęło 300 koni na drodze. Coś, co się nie wydarza zazwyczaj w miejscach należących do, do branży przetwórstwa rybnego. Oczywiście najważniejsze w całej akcji jest to, żeby przypominać kierowcom o tym, że to jest czarny rybi punkt. W tym miejscu zginęło 300 okoni. Kierowcy przejeżdżają dzisiaj obok tego miejsca i nawet nie wiedzą, że tu, jeszcze niedawno, śmierć poniosło 300, 300 okoni, 300 ryb. Eee. Nie, no oczywiście, wie, wiecie, ta, ta ignorancja, nie? trzeba ludzi uświadomić, że to jest dokładnie to miejsce, w którym coś takiego. Się wydarzyło w, w pamię ku pamięci, czy setkom ryb, które cierpiały i e, poniosły śmierć na tym miejscu. Tam, na tej drodze generalnie jeżdżą takimi małymi traktorkami e, okoliczni, prawda, farmerzy i mogliby. Ja nie wiem, czy, czy, czego by mogli tak naprawdę. Generalnie rzecznik prasowy miasta Irwin zaprzeczył. Powiedział, że nie będzie żadnego znaku, co sprawiło, że głupeta jeszcze bardziej się oburzyła. I najpierw, najpierw pierwszą osobą, która to zaproponowała, była działaczka, wolontariuszka, tak zwana, nazywała się Dina Korda. To ona właśnie chciała uświadomić rolnikom i, i pobliskim po, po jakimś tam biznesmenom o tym, że tutaj zginęło 300 ryb i nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Potem. Rzecznik prasowy miasta, miasta Irwin Craig Cream powiedział, że nie będzie żadnego memorialu rybiego. No i teraz już PETA jest bardziej, wiecie, zaangażowana w te, w te opcje. Dobra, ja wiem, to jest, to jest mały news, dobra? Ja wiem, to można było w czterech, pięciu znaniach powiedzieć, ale dzięki tej informacji dowiedziałem się, że PETA, EGU PETA już nie pierwszy raz organizuje takie akcje. Próbowali, próbowali już postawić znak upamiętniający śmierć świń, które zostały zarżnięte w Virginii, i krów, które zabito. W wypadku, znaczy, które zginęły w wypadku w Illinois, też, bo też zdarza się, że, że, że ciężarówka jadąca ze, z krowami, na przykład, może ulec wypadkowi. I nic z tego, że, że, że zginie kierowca takiej ciężarówki, prawda? Ja, PETA mogłaby też wrzucić. E... Dlaczego w Bengazi nie zrobili takiej akcji? Póki co kolejna rzeczniczka PETY, pani Ashley Byrne, mówi, że będą dalej e, walczyć o to, żeby jednak ten wypadek został upamiętniony, ta rybia pamięć, e, żeby. No, to będzie czarny punkt, po prostu kawiorowy. No, czarny punkt rybi na drodze. Przypomina też, że, że nie ustąpi. Przypomina też, że, że walczyli o to, żeby upamiętnić odpowiednią taką ryb, rybią, czy, 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 czy w zasadzie świńską, w tym wypadku kapliczką. Świnie, które poniosły śmierć w wypadku w Virginii jakiś czas temu, jeszcze wcześniej w Illinois, uległa wypadkowi ciężarówka z krowami i też próbowały działaczki Pety to jakoś upamiętnić. Nie wiem, jaki czasownik w tym wypadku jest. Trzeba chyba stworzyć jakiś nowy czasownik co do tego. Oczywiście ża żadne upamiętnienie im się jeszcze nie udało. Żadna kapliczka, żaden, żaden ołtarzyk, świńsko, rybi nigdzie nie powstał. Oczywiście działaczki głupety cały czas działają. Nie poprzestają na swoich wysiłkach. Ja myślę, że bardzo dobrze. Niech, zajm niech zajmą się czymś, co, 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 co nie powstanie i niech tam kierują swoją energię i niech nie zawracają normalnym ludziom więcej głowy. Siedem. Moi drodzy, informacja numer 7. Jeszcze przez chwilę stany zjednoczone, trzeci sezon agenta, czyli miesiąc temu. Miesiąc temu już, kochani. Zaczął się trzeci sezon. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Zaczęliśmy od informacji, która miała ustawić nasze myślenie o wyborach w Stanach Zjednoczonych nie pod kątem tego, czy czy życzymy sobie, żeby wygrał Gary Johnson, czy jakiś tam, nie wiem, kandydat partii konstytucyjnej czy socjalistycznej, czy tam jeszcze, jeszcze chyba ich tam z siedmiu jest gdzieś, gdzieś na bokach. Tylko o tym, że firma należąca do George'a Sorosza będzie liczyć głosy i to, że było śmiesznie jeszcze w Hiszpanii. Prze, przedziwny, przedziwny był to pomysł. George Soros, wiadomo, należy do jednego z największych wspomagaczy pośrednich i bezpośrednich partii demokratycznej, i przy, przy okazji też Baracka Obamy. Tak więc, jeśli ktoś tak aktywny w polityce y, posiada główne udziały w firmie Z która będzie liczyć włosy, chciałem powiedzieć, liczyć głosy y, Amerykanów, no to wiecie, to, 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 to nie wydaje się takie, takie proste. Nie? Kilka razy jeszcze, jeszcze na wiosnę mówiliśmy o tym, że. Y, Republikanie próbują wprowadzić różnego rodzaju regulacje, żeby ludzie bez dowodów i, i, i wiecie, bez żadnych dokumentów ze zdjęciem nie mogli głosować. Znaczy oczywiście demokraci się oburzali, bo przecież bardzo dużo demokratów niezależnie od tego, czy zarejestrowanych, czy niezarejestrowanych demokratów, to są ludzie, których, którzy nie będą wydawać pieniędzy, których dostają z opieki socjalnej na to, żeby zrobić sobie, wyrobić sobie dokument ze zdjęciem, prawda? Bo to kosztuje 3-4 dolary zależnie od stanu. A to jest dla przeciętnego głosującego na demokratów kwestia, czy on będzie dzisiaj w nocy trzeźwy czy pijany, więc on nie będzie czegoś takiego e, dla jakiegoś zdjęcia. E, wiecie, no jakby oddawał. Tak więc wy, wymuszanie na wyborcach, żeby pokazywali dokument ze zdjęciem, to jest po prostu czysty rasizm i wiadomo, że wymierzony jest w. w w grupy muzułmańskie i w hindusów, którzy boją się, że jak im zrobisz zdjęcie, to im ukradniesz duszę. Więc <noise> za nimi stanął Barack Obama, Nancy Pelosi i cały ich sztab, żeby takich regulacji nie było. No bo wiadomo, to jest naznaczenie rasizm Jim Crow i Ku Klux Klan, i do tego już nie będziemy wracać, prawda? Teraz się okazuje, że, że jest jeszcze jeden problem, jeśli chodzi o liczenie głosów. Niedawno odbyły się te wcześniejsze wybory. Teraz się okazuje, że to, że wiecie, nieważne, kto głosuje, jak głosuje ważne kto głosy. Liczy, jak mówił ojciec Postępu i, i, i nasz patron ideologiczny. Nieważne jest to, że niektórzy nielegalni legalni będą mogli głosować po kilka razy w niektórych Stanach, co już było zresztą udowodnione przy rejestracjach. Teraz okazuje się, że jest problem z maszynami, które od czterech lat. Zaczynają powolutku wypychać tradycyjne głosowanie. Bo wiecie, jak jest w Stanach Zjednoczonych, jak jest z głosowaniem. Są dwa systemy najpopularniejsze. Jeden system to jest Optical Scan, czyli skan optyczny. Skan optyczny polega na tym, że ty głosujesz, a później maszyna, zazna, maszyna rozpoznaje już, czy zagłosowałeś na w tą dziurkę, czy na tą dziurkę, czyli generalnie tak, mniej więcej tak jak jest w Polsce, ale oprócz tego jest dr Dre, czyli Direct Recording Electronic, to jest, to jest elektronika bezpośredniego zapisu. No i to już są, wiecie, takie bankomaty, w których są dwa kwadraciki, no w tym wypadku będzie, ich, nie wiem, 7 czy 8, zależnie od stanu, bo nie wszędzie są ci sami kandydaci zarejestrowani, ale powiedzmy, że wybieracie między Obamą a Rumnejem wciskacie Romneya, a okazuje się, że twój głos został oddany na Obamę. I coś takiego, co prawdopodobnie jest przypadkiem i nikt tego specjalnie nie zrobił, coś takiego okazuje się wyszło w tym momencie w Północnej Karolinie. Bardzo dużo skarg od ludzi, którzy głosowali na Romneya. Dziwny sposób, dziwny sposób. Może Głosujący na Obamę nie, nie jest nieafanturujący się, bo przychodzi w krawacie. Możliwe, to jest jedna rzecz, nie odrzucajmy jej tylko dlatego, że brzmi bezsensownie. Dajmy jej zaistnieć. Ale tak naprawdę okazuje się, że ci, którzy głosowali na Obamę w tych, tych wcześniejszych wyborach, które były w zeszłym tygodniu, nie mieli pretensji z tym. Jakoś nikt nie mówił, że nacisnąłem Obamę, a wyskoczył Romney. Natomiast z drugą stronę ci sfrustrowani prawicowcy, nie podoba im się to, że wyskoczyło Obama. No, i tu się okazuje bardzo, bardzo poważną rzeczą. Większość aparatów, które akurat były w, w, w północnej Karolinie, miały pole Obamy większe. No, bo potraficie sobie wyobrazić ten, ten, ten ekran, nie? On powinien być mniej więcej taki jak grafika na tym ekranie. Nagle się okazało, że kwadracik Romneya, który teoretycznie, jak dotkniesz, to zagłosujesz na Romneya. Na ten kwadracik Romneya nachodził kwadracik dotykowy Obamy, czego nie widać było na grafice, ale jakby te czujki w tym, w tym całym monitorze już były nastawione na to, że ta część kwadracika Romneya idzie na, na, na stronę Obamy. 25% osób, które będzie głosować w najbliższych wyborach w Stanach Zjednoczonych może mieć taki problem. I dobrze jest, jeśli, jeśli wy będziecie głosować na przykład, niezależnie od tego, na którego kandydata, to... Sprawdźcie to po prostu jeszcze raz, okej? Okay? I nie głosujcie dwa razy. I pamiętajcie, że demokraci głosują 7 listopada, to, to żeby było jasne, 25% ludzi będzie korzystać z tych maszyn dotykowych, 57% będzie korzystać z tego pierwszego systemu optycznego, ale okazuje się, że jeszcze na te 180 milionów ludzi, które ma prawa do głosowania, 69 tysięcy osób będzie głosować jeszcze za pomocą kasownika na bilety, takiego jak kiedyś dawno temu w PRL-u był, był w autobusach. Najprawdopodobniej są to jakieś mniejsze parafie, w których będzie się głosować i tak dalej, ale 69 tysięcy. I te analogowe systemy, co ciekawe, są, wracają do łask. Jest mnóstwo miejsc, mnóstwo lokali wyborczych, które mogło 4 lata temu korzystać z tych takich bankomacików do głosowania, a w tym momencie cofają się z powrotem do systemu optycznego. To jest też system, w którym łatwiej będzie można powtórzyć głosowanie, powtórzyć przeliczenie chociażby, no domyślacie się tego. W systemie tym Dr. Dre, czyli ten Direct Recording Electronic, wszystko jedzie do, do Hiszpanii, do George'a Soros'a i on później to wszystko kompresuje zero-jedynkowo i nagle się okazuje, że rzeczywiście wszyscy głosowali na Baracka Obama, a na Romneya tam jakieś tam 30%, żeby się nikt nie, 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 nie rzucał, że, że, jest, że wybory są sfałszowane, no ale te takie, wiecie, biletowe, że tak powiem kasowniki są najłatwiejsze do przeliczenia po, po, raz, po raz kolejny, więc tutaj jest mniejsza szansa na na ściemę gdzieś dokopałem się do tego, że w 2004 roku w wyborach w hrabstwie Carteret w północnej Karolinie 4400 głosów uległo wiecznej kompresji, ponieważ okazało się, że zapełniły się karty pamięci. A nie wiem, jakiego oni kart pamięci tam korzystali. Jeden megabajt z dyskietek jeszcze. Z przesady, ale okazuje się, skończyła się karta pamięci. W którymś momencie ci mężowie zaufania tego nie zauważyli, i 4,5 tysiąca głosów zostało oddanych po prostu w próżnię do, do aparatu, który już nie. Już wiecie, jak, jak, jak zapełnione radary. Już skończył się twardy dysk, już może sobie jechać. Nie? Luz. I bardzo dużo okazuje się ośrodków, wraca jednak ku nie, nie, niepocieszonej minie George'a Sorosza, wraca do. Do analogowego klikania, do analogowych głosów i tych takich optycznych skanerów, które no, po prostu są bezpieczniejsze. Czyli mamy tak, nielegalnych głosujących po kilka razy, George'a Sorosza liczącego w Hiszpanii głosy, i oprócz tego maszyny, które wbrew temu, co ty im powiesz, liczą głos jako oddany na Baracka Obamę i nigdy na Mita Romneya. Tak więc, z tymi warunkami, może już damy sobie spokój z wyborami prezydenckimi na dzisiaj. Z, z... Z takimi warunkami. Tak, już nie będzie dzisiaj wyborów prezydenckich? Nie, chyba już nie. Wydawało mi się, że jeszcze będą. Nie, dobra, będą. jeszcze. jeszcze... Nie, nie będzie o, o wyborach, będzie jeszcze o Romney'u pod koniec audycji. Ale dobra, to w takim razie ostatnia nasza informacja dotycząca wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To jest kwestia tego, jakie warunki mają przeciwko sobie ludzie głosujący w Stanach Zjednoczonych. George Soros nielegalnie głosujący po kilka razy, oraz automaty, które wyświetlają Obama, niezależnie co im się wklika. No to można być tylko dobrej myśli. 6. Z szósteczką wracamy do Polski. Wiadomość nadesłana przez jednego ze słuchaczy w zeszły piątek, w momencie, w którym nagrywałem audycję, skończyłem nagrywać audycję, zobaczyłem, że jest e-mail z taką prześmieszną informacją, która też w zasadzie. Należy do tej kategorii, gdzie sama informacja jest własnym komentarzem. Tak jak czasami wizerunek jakiegoś polityka jest automatycznie jego parodią. Po prostu nie da się już parodii namalować na, na podstawie tego, co, co widać. To już jest, to już tam jest. Tajny ośrodek policji przestał być tajny. Koniec informacji. Nie, dobra. Że jest tego więcej. Jest tego więcej. Pan Marek Działoszyński, czyli komendant główny policji oraz minister Jacek Cichowski. Nie mieli gdzie przeciąć wstęgi, bo okazuje się, że jest totalny kryzys, nie ma gdzie wstęg przecinać, więc pomyśleli, że przetną wstęgę w nowym budynku na terenie kompleksu, gdzie zatrudnieni są tajni agenci, można tak powiedzieć. Relacje wraz z licznymi zdjęciami można znaleźć na stronach policji. Dziennikarzom wcześniej mówiono, że nie mogą tam wejść, no bo niestety właśnie pracują tam różne agenty Tomki i nie za bardzo można tam fotografować. Poufność jest potrzebna, gdyż serwerownia umieszczona jest w tajnym kompleksie. Chodzi o jakąś serwerownię. To już trzeba się Michała Boniego zapytać, o jaką dokładnie serwerownię chodzi. A w jego mogłem zapytać, jaki najlepiej komputer kupić do tej audycji. Jednak w budynku miała uroczystość. Uświetnił ją właśnie minister, uświetnił komendant główny. Kilkudziesięciu zaproszonych przez nich gości, od policjantów przez strażników granicznych po urzędników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, czyli właśnie ludzi od Boni M. Michała. Pod bramą zrobiła się kolejka, patrzyliśmy na ten cyrk, nie dowierzając, mówi oficer policji zastrzegający anonimowość, ośrodek znajduje się przy jednych z cichych uliczek, wysoki mur. Pracują tam funkcjonariusze Wydziału Techniki Operacyjnej, wśród zadań, którego jest np. podsłuchiwanie rozmów, dyskretne śledzenie przestępców, gabinety mają funkcjonariusze, którzy ryzykują życie, przenikając do przestępczych struktur. Mamy jeszcze przestępców w Polsce? Po tylu latach partii miłości rządów? jest niemożliwe. Czy tylko, w czy tylko w tej partii są już ostatni przestępcy? Mam nadzieję, że VIP-y i oficerowie w mundurach pojawili się tam wyłącznie dlatego, że tajne jednostki i tak są przenoszone do innych instytucji, mówi specjalista, ekspert Piotr Niemczyk, człowiek, który doradza Platformie Obywatelskiej. Co jest w ogóle już, już samo w sobie nie niezłe. W przeciwnym razie. Jeśli tak nie jest, jeśli nie przenoszą się do nowego miejsca, to doszło do konspiracji. Tak naprawdę tą informację miałem zacząć od faktu z Katowic od takiej małej informacji. To chyba teraz uzupełni bardzo ładnie te, te, te dwie są informacje. Jeszcze jedna. Katowicka drogówka doprowadziła do ukarania przez sąd dwóch kierowców, którzy prowadzili auta bez naklejek z numerami rejestracyjnymi na przedniej szybie. To Gazeta Wyborcza Podaję taką informację. Okazało się, że byli to agenci Centralnego Biura Śledczego, coraz bliżej święta, CBS i ich samochody do rozpracowywania gangsterów. Sąd wyrok anulował, ale we wnioskach zostały nie tylko dane o markach, kolorze i numerach rejestracyjnych, operacyjnych aut CBS, ale także prywatne adresy funkcjonariuszy antymafijnej jednostki. Gratulujemy, moi drodzy, Doni Brasko, przewraca się w grobie po prostu w tym momencie. Jeszcze tu miałem taką szybką strzałkę, że na początku 2007 roku warszawski ratusz opublikował mapę lotniczą stolicy. Zdarza się najlepszemu oczywiście. Wszystkie tajne obiekty zostały na niej zamazane, dzięki czemu natychmiast można się było zorientować, gdzie się znajdują. Urzędnik MSW, a propos tego tajnego budynku z serwerowniami, tłumaczy się w bardzo prosty i wzruszający sposób. W tym roku oddawaliśmy tylko jedną komendę. Nie ma gdzie wstęg przecinać, a tu była okazja. 5. W zeszłym tygodniu bardzo mocno reklamowałem wam książkę Einrand Atlas zbuntowany, przyznając się, że dopiero teraz ją czytam. Moi drodzy, nie skończyłem się tej książki czytać, byłem bardzo zajęty innym projektem, związanym też z Ayn Rand, żeby było jeszcze śmieszniej. I właśnie doszła do mnie wiadomość ze Słowacji o tym, że najprawdopodobniej rządzący tamtą. Ile to jest? 5-6 milionów ludzi mieszka w, na, na Słowacji? 5,5, czyli dobrze trafiłem. Rządzący tym pięknym krajem, socjaliści, też czytali Atlas zbuntowany. Tylko podejrzewam, że nie do końca wyciągnęli tą samą lekcję, albo może nie do końca to samo im się podobało? Są dwa zakłady, dwie ubezpieczalnie prywatne na Słowacji: Dowera i Union. Dwa wielkie prywatne zakłady, które, żeby było śmiesznie, dostają jeszcze dotacje państwowe. Oprócz tego, że ubezpieczają, prawda, komercyjnie, więc też sobie jakieś tam pieniądze z tego na tym zarabiają. Jak donosi Reuters, w środę rząd słowackich socjalistów uchwalił zamiar utworzenia jednolitego i wyłącznego państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Czyli Obamacare, Single Payer Option, tylko. Wolałbym, żeby przećwiczyli to Słowacy, zanim będą na narodzie 5,5 miliona. No, nie mam nic do Słowaków, bardzo ich lubię naprawdę no, uwielbiam podróżować po Słowacji, świetni, świetni ludzie, ale lepiej takie eksperymenty robić na 5,5 miliona niż na 300 milionach, nie? Od razu. Nawet jeśli bym był, rządził Słowacją, to wolałbym poczekać, żeby zobaczyć, jak, jak to się uda Stanom Zjednoczonym, aczkolwiek w zasadzie widać, jak to się, jak to się udaje w innych państwach, prawda? Więc, więc w zasadzie, dlaczego jeszcze w ogóle ktokolwiek chciałby coś takiego robić? Chodzi o to, żeby na rynku nie było żadnych prywatnych ubezpieczycieli, był tylko i wyłącznie jeden, jedyny, moloch integralny, państwowy. No ale jest problem, prawda? Bo istnieją dwie prywatne firmy, które ubezpieczają. Chcemy na słowacji jednego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, to mówi premier Robert Fico. Chcemy na słowacji jednego systemu, jednego zakładu. Jeśli nie osiągniemy porozumienia z właścicielami dwóch towarzystw prywatnych, użyjemy legalnego i zgodnego z konstytucją sposobu, który nazywa się wywłaszczeniem. No jak dowiadujemy się z Reutersa, prywatni ubezpieczyciele wygospodarowali 2006-2011 łączny zysk 550 milionów euro. A wiadomo, że to jest najważniejszy argument, żeby złapać kogoś za to, jest ile zarabia, prawda? Im więcej zarabia, tym jest gorzej, tym zasługuje na karę. A dalsze 350 milionów euro otrzymali ze środków publicznych, ale do poprawy jakości świadczeń medycznych nie doszło. Może właśnie przez to, że dostali 350 milionów euro z dotacji publicznych. Może właśnie dlatego nie doszło do poprawy świadczeń. A może, że jest ich dwóch i są ze sobą może połączeni. Może powinien być trzeci niezależny ubezpieczyciel, a nie likwidujcie już dwa, które średnio powiedzmy działają, nie są może najlepsze. I zastępujecie ją, ten system jednym, jednym molochem. Nie wiem, no dobra, można różne rzeczy doradzać premierowi FICO, ale chyba FICO. Wiecie, tak jak wam mówię, inne rzeczy mu się spodobały w Atlasie Zbuntowanym, bo właśnie w Atlasie Zbuntowanym są takie historie gdzie przejęcie prywatnej własności, prywatnych firm, tak zwane uwłaszczenie, wywłaszczenie przepraszam, jest podejmowane pod pretekstem tego, że przecież w czasach kryzysu nie można firmom pozwalać zarabiać tyle pieniędzy, prawda? Musimy się tym podzielić. Konkurencja będzie też lepsza, jeśli będzie tylko i wyłącznie jeden, jeden centralny system. Nie, to, to, jest, to jest dokładnie takie myślenie, to jest dokładnie myślenie, które przynajmniej w książce Atlas Zbuntowany jest przyczyną kryzysu, jest do pewnego stopnia owocem kryzysu, bo w ten sposób politycy chcą zaradzić z kryzysem, ale ta naprawdę generuje coś o wiele, wiele, wiele gorszego. No i tutaj, oczywiście, jak jak, jak zupełnie tak jakbyśmy czytali cytat Zeinrand. sądzimy, że wprowadzenie jednolitego systemu będzie bardziej efektywne, gdyż pieniądze przestaną płynąć do prywatnych kieszeni właścicieli prywatnych zakładów ubezpieczeń. Dobra, tyle jeśli chodzi o Słowację, to była piąteczka przez nami. Kwadrant przepływu głupoty. Cztery. Wiadomo, że cztery. Moi drodzy, socjaliści, i frukty ich szalonej działalności. Unia Europejska, Komisja Europejska będzie czepiać się fryzjerów, moi drodzy, bo też uznała, że w czasach kryzysu nie może być tak, że fryzjer e, pozostaje bez regulacji nadmiernych. Tak, wszyscy to wszyscy. Regulujemy wszystkich, to regulujemy wszystkich. W, Komisja, Komisja Europejska mówi: mm, czepia się fryzjerów na całej szerokości. Wszystkich 27 państw, czyli to coś, co do, dotyczy także Polski, moi kochani, i Wielkiej Brytanii, jak się okazuje. To jest bardzo dobry. Oni powinni głośniej o tych rzeczach mówić. Ja myślę, że o takich rzeczach powinniśmy głośniej e, wręcz krzyczeć, rzucać na Facebooka informacje o tym i tak dalej. Szczególnie na, na strony naszych znajomych, którzy pochodzą z Wielkiej Brytanii, bo może na, na, pom, pom, mogłoby nam to pomóc stworzyć pewien rodzaj. E, sceptycyzmu. A o tym za chwilę przejdę jeszcze w kwadrancie głupoty, o tym, w jaki sposób uniosceptycyzm wśród Brytyjczyków może nam pomóc, szczególnie jeśli Cameron naprawdę chciałby przeprowadzić referendum na to, czy zostać w Unii, czy nie zostać w Unii, bo ponoć, ponoć znaczy obiecuje, że coś takiego zrobi. Ja, ja osobiście Cameronowi nie wierzę jakoś dziwny sposób, ale, ale nie wiem, komuś tam się podlizuje takimi obietnicami, prawda? Co, co, co nie podoba się u fryzjerów? Komisja Europejska. Nie wiem, najprawdopodobniej ktoś Baroso ostatnio źle ostrzygł. podejrzewa tak, mi się mści po prostu chłopina, no bo jak żeby inaczej. Co on chce tam zrobić? Zalecić, zacznę od takich może łagodnych rzeczy. Zalecić, żeby fryzjerzy smarowali ręce kremem i myli je przynajmniej kilka razy dziennie. Słowo, słowo kilka nie jest tu zdefiniowane. Co oczywiście fryzjerzy już wiedzą, co mają robić lepiej od pana Baroso. I dobra, to praktycznie wszystko wiedzą, co lepiej robić od pana Baroso. I teraz tak, co jeszcze mamy dalej? Noszenie antypoślizgowych butów u fryzjera, bo wiadomo, że jak ktoś komuś na przykład goli głowę nożyczkami i się poślizgnie na, 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 na obciętym warkoczu, to może mu wbić nożyczki w tętnicę, co się zdarza przecież codziennie, prawda? W zakładach fryzjerskich oczywiście. Zabra za nie mogą nosić pierścionków fryzjerzy, bo może się okazać, że ten pierścionek wbiją komuś w szczególnie, że ma tam herprodowy na tym pierścionku, wielki, gigantyczny i trudniej mu po prostu obsługiwać pacjenta i myć, myć i smarować ręce kremem też mu trudniej, więc tu od razu widzicie, jak, jak to się ładnie nakłada. Wysokich obcazów nie może nosić, nie może nosić, nie będzie mógł nosić, bo to już ma za chwilę być wprowadzone. Jeszcze póki co możecie, jeśli, macie, jeśli jesteście fryzjerami, powinniście jutro w ramach protestu przyjść z największych pierścionkach, największych obcasach i nie smarować dłoni kremem nivea czy czymś tam. Niehigienicznych zegarków. Okazuje się, że zegarki mogą być higieniczne i niehigieniczne. <grywanie> tak, tak. Codziennie się czegoś dowiadujemy, prawda? A już na pewno co tydzień w tym podcaście. No, oczywiście fryzjerzy i różni tam jacyś e, źli, podli kapitaliści, którzy uwielbiają strzyc klientów nie tylko z włosów. Mówią, że 75 milionów brytyjskich funtów w ciągu roku kosztują te regulacje. Czas, koszty, mogą przełożyć się na 75 milionów funtów brytyjskich w skali roku, co odbije się na wzroście cen. No bo jak żeby inaczej, na czym jeszcze i jeszcze doszukałem się takich takich dwóch rzeczy, które tutaj już nie są tak proste, już nie, nie można ich tak po prostu wymienić jednym tchem. Według zaleceń komisji plotkowanie będzie obowiązkowe dla utrzymania do, dobrobytu, dobrego samopoczucia klientów do tej pory oczywiście fryzjer nie, 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 nie wiedział o tym, że może plotkować z klientem i że, i że może się dowiedzieć więcej o kliencie, zdecydować o tym lepsi fryzjerzy nawet zrobią cały portret psychologiczny, żeby się dowiedzieć jaką fryzurę sobie życzysz, no to to są ci lepsi, no to wiadomo i tak dalej, co jeszcze właściciele lokali muszą zapewnić szczęśliwą atmosferę żeby uniknąć emocjonalnych zawałów moi kochani, jak wiem, że jak ja tutaj tutaj czytam to jest z gazety The Sun, wzięty artykuł. To pewnie w to nie wierzycie i uważacie, że to jest w ogóle bzdura totalna. Ale tak, przymusowe plotki i zapewnienie szczęśliwej atmosfery. Oprócz tego, to, to, się, to jest jeszcze jedna rzecz dla każdego, kto czytał Atlas zbuntowany, to też bierze się to dokładnie to, to jest ten sam typ myślenia o, o ratowaniu ludzi z kryzysu. Należy ograniczyć ilość cięć stylisty, które może zrobić dziennie. Nie może człapnąć więcej niż na przykład tysiąc razy nożyczkami. To oczywiście zostanie obliczone przez statystyków Komisji Europejskiej, którzy będą liczyć przez następne 4 lata, ile średnio machnięć nożyczkami robi jeden stylista. I w tym momencie będzie ta liczba też, będzie na to nałożony limit. Nie będzie można więcej zrobić. Przepraszam panią, sorry, jestem w połowie fryzury, ale no niestety, no e, skończyły mi się dzisiaj cięcia. <ścoughs> Mam nożyczki z fotokomórką, która <śpiewanie> liczy. Nie no, ciekawe, czy będą, czy będą szpiezy Komisji Europejskiej, którzy będą siedzieć i tam liczyć, ile razy ciachną mi na głowie, nie? I tam później będą sobie liczyć, jak słuchaj, jak ja byłem, to było tysiąc, potem ty, to on chyba przygina, on wiesz co, on chyba, on chyba, na, on chyba na czarno te cięcia, One, będą cięcia netto, cięcia brutto, będzie trzeba wystawiać potem, na rachunku mi pan za mało cięć wystawił, haha, ha, mam prawo nie płacić. Dobra, oczywiście wszyscy wszyscy z branży fryzjerskiej są przeciwko temu i bardzo dobrze, mamy kolejną branżę po swojej stronie. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Szybciutko. To była Wielka Brytania, teraz Francja. Szybka informacja. Pani minister nowo utworzonego Ministerstwa Praw Kobiet, rzeczniczka rządu Najad Walut Belkasem, nie wiem czy dobrze przeczytałem, na pewno źle przeczytałem. Zafundowała, jak pisze państwowa agencja prasowa do spółki z Reutersem, szkolenia z antyseksizmu. Ponoć bardzo popularny wśród polityków, bo teraz, wiecie, socjaliści rządzą Francją, nie w przeciwieństwie do Sarkozy'ego. Teraz rządzą socjaliści, którzy nazwę socjalizm mają w partii. Wcześniej rządzili socjaliści, którzy nie mieli nazwy socjalizm w partii, i teraz są tacy, którzy wszędzie dążą do tego, żeby kobiety miały tam jakiś tam par, par, parapet, mają mieć, czy takie różne, Żeby, żeby to wszystko było tak jak trzeba. Ministrowie w nowym socjalistycznym rządzie Francji uczęszczają na antyseksistowskie zajęcia, i tam, co tam jest na tych zajęciach? Prezentacje ilustrujące tworzenie stereotypów. Świetnie. Niestosowny język oraz dobre rady, jak uniknąć GAF. Do tego tam są tematyki poruszane, takie jak przemoc domowa i dysproporcje płacowe między płciami. Na przykład, dlaczego jedna płeć płaci więcej miesięcznie na kosmetyki, wydaje, niż druga płeć? Dlaczego kobiety wydają więcej pieniędzy na, na kosmetyki niż mężczyźni? Czy nie powinno być odwrotnie? Czy nie powinno być równo? Na przykład, nie? Dlaczego, dlaczego mężczyźni na przykład więcej pieniędzy wydają na gazety o, w, temat, w temacie motoryzacyjnym? Tylko parę procent kobiet kup, wydaje pieniądze na coś takiego, a wie, wiecie, faceci, faceci no, to powinno być, być wyrównane, powinno być natychmiast, przecież to wszyscy doskonale o tym wiemy. Ministrowie wręcz uwielbiają te zajęcia, twierdzi Reuters, powołując się na animowane. Anonimowe źródłowe we francuskim rządzie. Ja też bym uwielbiał takie zajęcia. Jak nie muszę pracować, tylko będę słuchał jakichś stereotypach, jakieś nawiedzone fe, fe, i coś tu gadają, czy tylko można się pośmiać, przychodzisz ze z kumplami i tak dalej. W ogóle może jakąś poderwiesz przy okazji. No i tak. Nie brakuje pomysłów na realizowanie w praktyce wszystkiego, czego się nauczyli. Donosi Reuters. François Hollande, jak tutaj zaznacza Państwowa Agencja Prasowa, po raz pierwszy w historii Francji zadbał o równowagę płci w swoim rządzie. I to jest tak. We francuskim parlamencie pan jest 27%, po poprzednich wyborach było ich tylko 19%. Czyli zły seksista Sarkozy miał 19% mi ministrów kobiecych, a nowy, wspaniały ma. A nie, to jest cały parlament. A przepraszam, bo ja myślałem, już myślałem, że sobie dowcip zbuduję tutaj, że chodzi tylko o ministrów, a nie, to jest cały parlament. W parlamencie panie 27%, wcześniej, w wcześniejszym parlamencie było 19%. Niesamowite. Niesamowite. Oczywiście tutaj sobie zaznaczyłem od razu, że przecież tak jak wcześniej powiedziałem, to jest nowo utworzone Ministerstwo do spraw praw kobiet. Tak więc nic dziwnego, jeśli się utworzy nowe Ministerstwo do spraw kobiet i tam pracują same kobiety, to natychmiast procent ministrów kobiet się, się zmienia, prawda? Proporcja się zmienia. Jak jest nowe ministerstwo, a tworzy się tylko po to, żeby poprawić ze statystykę. Świetnie. No ale cóż, okazuje się, że nie to cały Parlament. Niedługo będzie 100%. Świetnie co dalej miałem? Miałem jeszcze jedną wiadomość o Lechu Kaczyńskim. Ale wcześniej będzie szpital w Rykach. Moi kochani, bardzo dziwna sytuacja trzecia wiadomość w dzisiejszym przeglądzie przepływie, kwadrancie przepływu głupoty. Szpital w Rykach, województwo lubelskie, nie zwrócił 7 milionów dotacji. I tu się dowiedziałem o czym, że istnieje coś takiego jak CSI z krainy Oz. Był kiedyś czarnoksiężnik z krainy Oz. A teraz okazuje się, że tam jest jeszcze CSI. CSI, to, taki serial o policjantach, którzy mają takie wspaniałe maszyny, które w 5 sekund potwierdzają ojcostwo i tam robią trójwymiarowe szkielety i takie rzeczy. Nie, tam CSI Miami, Nowy York CSI, czyli Crime Scene Investigation, dochodzenie z miejsca zbrodni. Istnieje coś takiego jak CSI OZ. To się czyta dokładnie tak, jak, jak ja powiedziałem. CSI OZ. I to jest taka instytucja którą w Polsce się tłumaczy na Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony, Ochrony Zdrowia. Oni generalnie zarządzają pieniędzmi, chyba nie, nie rozumiem dokładnie, jak, jak, jakim cudem ten, ten, na czym to polega, ale oni rozdają pieniądze różnym zakładom publicznym, niepublicznym, zakładom opieki zdrowotnej, a potem Ministerstwo Zdrowia, czyli Arłukowicz ma pretensje o to, że nie egzekwują takiego długu. I na przykład tutaj w ramach Jakiegoś programu obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powypadkowych poprzez rozwój szpitalnego oddziału ratunkowego. Taki program powstał w 2010 roku i klinika w nałęczowie tam z siedzibą w, gdzieś tam, gdzieś tam w rykach, dostała 10, miała 10 milionów, dostała zaliczkę 7 milionów, no i się z niej nie rozliczyła, nie miała wkładu własnego gdzieś generalnie z tych 7 milionów zaczęła robić użytek prywatny. W sensie zakupiony za sprzęt jeździła prywatnie. Miała kupić karetki, żeby wspomóc ten dziwny projekt. No i te karetki jeździły w jakiś sposób tak, że potrafiły na siebie zarobić. Nie wiem, jakim cudem się o to teraz ich czepiają. Nie ma tu żadnego argumentu o tym, żeby te karetki nie, nie wiozły chorych. Ani też, żeby wyciągały pieniądze od chorych, od których nie powinny wyciągać. Tudzież jeździły jako taksówki zamiast jeździć jako karetki. Nie ma nigdzie takiego artykułu w żaden sposób. Takiej, takiej wyzmianki. No i tak, ten CSIOZ, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Umowy z Ryckim Szpitalem Odzyskania Pieniędzy zerwało umowę, ale wyegzekwowania długów odmówiło. Stwierdziło, że nie ma prawa do wyrobienia pieczęci urzędowej okrągłej, która jest do tego celu niezbędna. Jak ci ktoś wisi 7 milionów, to się nie wyrabia okrągłej pieczęci, tylko się kastec sobie zamawia. I to nie, jest, nie zawsze jest okrągły. Ale cóż, nie ma prawa sobie wyrobić pieczęci. Jednak pod naciskiem ministerstwa Arłukowiczowskiego wreszcie pieczęć zamówiło. Teraz czekamy na pieczęć i za pomocą tej pieczęci. Duża pieczęć musi być, nie? Żeby wytłumaczyć komuś zwrot 7 milionów. To musi być duża pieczęć, bo kwestia polega na tym, że jak, jak, jak się CSIO z krajny OS, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, nie dopyta, nie dokastytuje sobie tych pieniędzy, tych 7 milionów, nie, nie dopieczęci sobie znaczy się, to możemy prze, przegrać dużą kasę z Unii Europejskiej. Unia może nam nie dać 800 milionów złotych, które jeszcze możemy wykorzystać, jak ryki. Wiecie, nie bekną. <noise> Jak ryki nie bekną, to nie będzie 700 baniek czy 800. To są nieskończone, nieskończone pieniądze. I końcowa informacja w dzisiejszym kwadrancie przepływu głupot nie jest tak naprawdę o głupocie, ale o. No dobra. Dziwna rzecz się wydarzyła wewnątrz europejskich konserwatystów i reformatorów, związana troszeczkę z kansą dla Polski, między innymi tak jak przed chwilą mówiliśmy o CSI z krainy Os. Jarosław Kaczyński napisał list do Davida Camerona. O którym już wspominaliśmy, że będzie rozpisywał referendum, że próbuje grać troszeczkę Uniosceptyka, żeby się za bardzo go nie czepiali w Brukseli, żeby się od niego odchrzanili tak naprawdę. No bo cóż, jest to tak zwany płatnik netto. Jarosław Kaczyński wie, do kogo pisze list. Pisze, napisał do niego w sprawie budżetu 2013-2020, ale oczywiście tak napisał ten list do Camerona, żeby go przeczytał Tusk. Na konferencji prasowej w Warszawie Jarosław Kaczyński napisał: Skierowałem list do premiera Camerona, w którym Odwołując się do argumentów historycznych, a także do argumentów dotyczących bieżących interesów Unii Europejskiej, zwracam się o to, by premier w żadnym wypadku nie czynił tego, co by miało prowadzić do obniżenia tej sumy, która nam się należy, powiedział Kaczyński, bo nam się należą pieniądze z Unii, rozumiecie? Nasza cała polityka od siedmiu od lat bo, bo z, bazuje tylko i wyłącznie na tym, że nam się należą pieniądze z Unii. <grywia> Partia, która jest oficjalnie rządząca, zwyciężyła, dlatego że obiecywała jakieś 300 miliardów. I tu mówi prezes PiS. Strona rządowa mówi o 300 miliardach złotych, które możemy uzyskać w nowym budżecie. To jest suma, o której mówi Komisja Europejska. Ale jeśli chodzi o budżet na 7 lat, to jest to tylko część. Jeśli podliczyć to, co powinniśmy otrzymać na rolnictwo i rybołówstwo, chodzi łącznie o 500 miliardów złotych. Czyli przelicytował Tuska. Przelicytował Tuska. Polski. Wyborca jest przyzwyczajony do tego, że głosuje się na tego, kto obieca ci więcej pieniędzy z Unii. Ja nie mówię, że Kaczyński zrobił głupią rzecz, ja nie mówię, że Tusk zrobił głupią rzecz, ale ta informacja jest informacją o polskim obywatelu głosującym na tych gości. Dlatego jest w kwadrancie przepływu głupoty. Bo się należy. Numer 3. Wspominaliśmy dzisiaj już o panu Arułkowiczu, który zajmuje się, um, walczy z polskim zdrowiem obecnie. Nie, dobra, nie nie Jest gdzieś tam w ministerstwie jakimś chyba, z lekarzem, naczelnym, naczelnym chirurgiem Polski jest. On był pediatrą czy kim? Naczelnym ordynatorem oddziału Polska, oddziału nieintensywnej terapii. To jest jedyneczka. Dobra. Moi kochani, pan Arukowicz wcześniej był jakimś tam specjalnym wysłannikiem ministra do spraw osób wykluczonych, czy coś takiego, pamiętacie, jak to się nazywało? W randze ministra, doradca premiera do spraw wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, nie wiadomo, co to było. Potem to zniknęło. Arukowicz został naczelnym ordynatorem oddziału nieintensywnej terapii Polska. I patrzcie, przyjęło się. A, a teraz okazuje się, że rolę wykluczonych, w sensie opiekowania się wykluczonymi, przejął prezydent Bronisław Komorowski. W pulsie biznesu znalazłem fajną informację. Prezydent upomina się o Polaków pracujących na umowach o dzieło czy zlecenie. Chcę, aby banki otworzyły przed nimi worek z kredytami. Wysłał już pismo do Komisji Nadzoru Finansowego. Według Jacka Michałowskiego, szefa kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego, przedziwna jest sytuacja, przedziwna, słuchajcie, jaka to, jak to sytuacja jest przedziwna, w której młodzi ludzie, często bardzo zaradni, dobrze sobie radzący w życiu i zarabiający przyzwoite pieniądze, nie mogą skorzystać z kredytów tylko dlatego, że pracują nie na stałej umowie o pracę. Przypomina wam się Freddy May, Fanny Mac, czy Fanny Mac, Fannie Mae, Freddie Mac, takie jakieś dwie, cztery słówka dziwne, nie pamiętam jak dokładnie one leciały, taka historia, że, 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 że prezydent Stanów Zjednoczonych mówi bankom, że mają wszystkim udzielać kredytów, że dom jest podstawą życia, że, że twój dom to twoje aktywa, których cena rośnie, możesz brać podwójną hipotekę potem na twój dom, więc wszyscy powinni mieć dom, wszystkim należy się kredyt. Taka dziwna sytuacja mi się przypomniała, kiedy czytam o tym, że pan prezydent upomina się o wykluczonych. Okazuje się, że banki wykluczają ludzi, bo no to wiemy nie od dziś, prawda, którzy nie potrafią udokumentować swoich przychodów, którzy mają te przychody na umowę o dzieło, bo wiadomo, że umowa o dzieło to może być. się skończyć za chwilę, dzieło się skończy i nie będzie ten pan miał skąd brać pieniędzy. A umowa o pracę, no to wiadomo, że przynajmniej w socjalizmie umowa o pracę to jest coś, co, co bardzo trudno zerwać ze strony pracodawcy, przynajmniej. Więc banki wolą udzielać kredytów komuś, komu ten nasz cudowny system wewnętrznego interwencjonizmu przynajmniej obiecuje, że będzie robił wszystko, co w jego mocy, żeby z pracy nie wyleciał. Ci, którzy pracują na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, nie mają związków zawodowych po swojej stronie. Jakiś tam lewiatan to tam sobie coś gada, niech se gada tak naprawdę. Fakt jest taki, że banki nie chcą pożyczać grubych milionów ludziom, którzy mają umowy o dzieło, choćby nawet te umowy o dzieło mieli gigantyczne i pracowali na, na przyświetnych hałturach, nie wiem, aktorzy, reżyserzy, reklamówek i tak dalej i zarabiali dziesiątki tysięcy złotych, to banki jakoś nie chcą im pożyczać pieniędzy, no, złe banki jak się okazuje. Ale tak naprawdę ta kancelaria to tak do właśnie do tego komisji nadzoru finansowego wysyła takie, takie, takie puszcza oczko, żeby ta komisja nadzoru finansowego tak nadzorowała bankami, żeby te banki wreszcie pożyczały wszystkim pieniądze. Żeby nie trzeba było w ogóle przychodzić nawet dowodu osobistego, żeby nie trzeba było pokazywać, że wszyscy mają prawo do kredytu. Jest w końcu równość, nie? Miał powstać taki bank chyba europejski wspólny, który będzie każdemu dawał kiedyś kredyt. To, to, to gdzieś znowu prze, prze, przeleciało chyba w którymś kwadrancie przepływu głupoty w minionych agentach. Już teraz nawet chyba do tego nie dojdę, bo to była tylko propozycja. Ale kwestia polega na tym, że nie mogą tego nakazać bankom. Ale jak Puls Biznesu donosi, Komisja Nadzoru Finansowego ma w ręku potężną broń w postaci wydawanych rekomendacji. No takie wiecie, rekomendacje. No chłopaki, no, rekomendujemy wam. Bo jak nie, to zarekomendujemy wam prawda walizki. Dla banków nie są one obowiązkowe, ale nie znalazł się jeszcze odważny, który by się do nich nie zastosował. W formie tych właśnie rekomendacji nadzór bankowy skłonił banki do skasowania oferty w tzw. lokatach antybelkowych. Na przykład, czy zamknął bankom furtkę do udzielania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. No to skoro ja mam jakąś firmę, nazwijmy, że ta firma będzie nazywać się bank i będzie ludziom pożyczać pieniądze na procent, będę robił zwykłą lichwę, tak to. <laughs> Nie mogę pożyczać ludziom pieniędzy, nie mogę pożyczać temu, komu chcę. No nie no, mogę pożyczać komu chcę, ale to wtedy nazywa się parabank. I okazuje się, że właśnie prezydent chce wybić argument tym złym parabankom z ręki, żeby parabanki, czyli firmy, które pożyczają pieniądze komu chcą. To jest dziwne, że co, jak, jak, jak jesteś bankiem, to nie, to nie możesz, tak? No bo nie możesz. Nie możesz pożyczać ty właśnie. Um, kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, bo nie. nie. I masz spready mieć regulowane też przez prezydenta. Czyli wszystkie parabanki, które pożyczają komu chcą, mogą spać spokojnie według pulsu biznesu, bo póki co banki nie posłuchają się naszego dobrego, wspaniałego prezydenta, który zaleca im, by pożyczały swoje zasoby każdemu. No bo się należy, nie? Numer dwa. Tak, jak obiecałem wcześniej, jeszcze na sekundkę wrócimy do tematów związanych ze Stanami Zjednoczonymi, i jednym tematem, który przewijał się już w agentach parę razy, mówiliśmy o takiej filmie Solindra jakiś czas temu, która produkowała jakieś blachy, tam fotonowe, srebrne rury nie wiadomo co która oczywiście była założona przez głównych yy, jednych. No. Przez ludzi, którzy bardzo dużo pieniędzy wrzucili na kampanię wyborczą prezydenta Obamy dostała gigantyczne zasiłki rządowe ta firma w ramach tego, żeby produkować oczywiście zieloną energię, zielone miejsca pracy. Tam nawet y, mówiliśmy o tym, że nawet kierowca autobusu by miał zielone miejsce pracy. Nie wiem, czy miał może zielone obicie na, na fotelu, czy miał zieloną zmianę, skrzynię zmiany biegów, czy cokolwiek. Tapicerkę miał zieloną, tak, to było zielone miejsce pracy i... Też był liczony za to, że, że, że ma zielone miejsce pracy, bo autobus, który prowadził, był, jeździł na gaz naturalny, czy coś takiego, to był jakiś nonsens, nie? Ale liczyło się, że stworzono kolejne miejsce pracy. Oczywiście ten sam kierowca jeździł normalnym wcześniej dieslem, czy benzyniakiem, to jest wszystko nieważne, ale jest nowe miejsce zielone pracy. Okej, okay, dobra, w porządku. Firma zbankrutowała, przy okazji obłowili się goście, którzy, którzy w tym momencie odwdzięczają się tak samo Barackowi Obamie. Potem mówiliśmy o firmie produkującej baterie do samochodów, która nazywa się. A123 system. Oni, no cóż, no ludzie, ludzie chcą jeździć samochodami elektrycznymi. Proszę bardzo, nie możemy im tego zabronić. Jeśli jest na to rynek, proszę bardzo. Kwestia czystości powietrza nie ma tu nic do, do, do rzeczy, ponieważ co najwyżej nie smrodzisz w mieście, ale te, te smrody gdzieś muszą powstawać, powstają za miastem, więc może troszeczkę w mieście przynajmniej jest czystsze powietrze. Jest to jakieś przeniesienie smrodu, które mo może być fajne. Nie, ja się trochę boję elektrycznych samochodów, bo ich nie słychać. Człowiek idzie sobie spokojnie i nagle ktoś na elektrycznie go trąbi nie wiadomo skąd, bo akurat jechał za nim taki cichy krążownik, ale dobra, wiadomo, nie. Fajnie będzie, jeśli samochody elektryczne będą, będą tańsze przede wszystkim będą jechały na jednym baku więcej niż 40 mil i podczas tych 40 mil nie będą wybuchać ogniem. Jak się ostatnio dowiedzieliśmy, nawet podczas tego huraganu Sandy, kiedy, kiedy całe stany były zalane wodą. Te samochody potrafiły na parkingu zalanym wodą nagle stanąć w płomieniach. Więc myślę, że jeszcze troszeczkę pracy potrzeba. Niekoniecznie pracy, jak się okazuje, zielonej. Tylko wystarczy ruszyć mózgiem. Nie, nie trzeba tutaj gadać o, o kolorach, tylko o tym, czy ta praca ma sens, czy, czy nie ma sensu. Barack Obama uparł się, że będzie gadał o kolorach. Miał taki plan, żeby stworzyć 700 tysięcy zielonych miejsc pracy. Jeszcze mówił o tym, że stworzy to podczas swojej pierwszej kandydatury. Miał służyć temu program Green Jobs. Miały zielone miejsca pracy wyrastać niczym przebiśniegi na, od jednego oceanu do drugiego oceanu. Wzdłuż całej trasy 66 miały wyrastać przebiśniegi. Miejsca pracy zielone 700 tysięcy, słuchajcie, miejsc pracy obiecywał kolega. Ale nie zauważył, że przecież, no tak, przecież on w spadku taki kryzys odziedziczył, ojej. Kryzys, oczywiście, który sam współtworzył, bo był senatorem i głosował za, każdym, za każdą ustawą, którą tak naprawdę można, można pociągnąć do odpowiedzialności, mówię ideologicznie, za każdą ustawą, która, która przyczyniała się do tego kryzysu, Barack Obama jako senator głosował, więc w zasadzie trudno powiedzieć, żeby on tak od sobie odziedziczył, odziedziczył kryzys. Jaki jak po nim prezydent odzieli kryzys, to jest dopiero to jest dopiero Jackes 3D. A to, co miał Obama, to jest, to, jest, to jest niuans. No w każdym razie, jeszcze jak nie wiedział, że odziedziczy taki wielki kryzys, który sam zbudował, tudzież pomagał zbudować, to obiecywał 700 tysięcy miejsc. Teraz się okazało, że mniej niż, nie zgadniecie, 31 tysięcy ludzi po różnego rodzaju szko zielonych szkoleniach dostało miejsca pracy. W tym, właśnie, w tym właśnie sektorze zielonych tam miejsc pracy, czyli m.in. produkowanie bateryjek czy jakichś tam rur fotonowych itd. W tych wszystkich fabrykach, które oczywiście w tym momencie upadają, zanotowano kolejny upadek. Tym razem upadła firma, która się nazywała SatCon Technology. 50. firma, dokładnie, dlatego odnotowano to w mediach jedna po drugiej leci na pysk, 50 firma upadła w tym momencie, blok Green Corruption, o którym się niedawno dowiedziałem, dopiero tak jak mówię, człowiek uczy się całe życie, już szczególnie z tego podcastu. Green Corruption okazuje się, że są dwie, 23 kolejne firmy, które, które będą bankrutować, a potem za nimi zaraz kolejne 27 firm z tego działu zielonej energii, które mają takie problemy, że za chwilę już złożą papiery o bankructwo, postawią się w stan likwidacji czy jakkolwiek. Za dużo z tego nie będzie. I tu te dwie informacje się w jakiś sposób ze sobą łączą. Z tych 31 tysięcy osób, które Ukończyły te szkolenia i dostało pracę, tylko 12 tysięcy utrzymało pracę przez ponad pół roku. Oczywiście za chwilę od razu poszli na, 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 na znaczki żywnościowe, no, na, na bezrobocie. To, 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 cały plan, ale oczywiście cały projekt kosztował tyle, ile, mia, ile, ile kosztowałoby wyszkolenie 700 tysięcy 700 pracowników, czyli po prostu poszło do tego, nie wiem, tam 500 milionów dolarów kosztował ten program. No i oczywiście tu się bronią niektórzy, mówią, że jeszcze ten program się nie skończył, bo oni cały czas otwierają nowe szkolenia i tak dalej, wymyślają nowe, nowe programy, nowe jakieś kurikulum klasy, które będą uczyć, jak nie wyrzucać lodówki do lasu i nie być hamem, który zaśmieca park, na przykład w centrum miasta. No to są takie jak te szkolenia z seksizmu, prawda, dla socjalistów z rządu. No ja myślę, że oni przede wszystkim na takie szkolenia powinny zostać skierowani. I tak samo różni, różni tutaj zieloni pracownicy będą uczeni, na przykład jak nie wrzucać petów do fontanny miejsc. Nie? Takie, takie, takie społeczne zachowania, bardzo fajnie. 500 milionów dolarów zostanie przeznaczone na, te, na, te, na ten program, na te prace. Oczywiście to jest 500 milionów dolarów, które najpierw musisz zabrać obywatelom, którzy normalnie przeznaczyliby na inne prace, kupiliby różne rzeczy i w ten sposób dali pracę komuś, ale rząd woli te pieniądze przeznaczyć na zielone prace. Teraz się okazuje, że kiedy nawet TVN nie wie, czy wygra Barack Obama, czy Mitch Romney. Wreszcie tego nie wiedzą, oni powinni już dwa tygodnie temu tego nie wiedzieć. Ty dwa tygodnie temu jeszcze wygrał Barack Obama. O, z pewnością. No, George Clooney nawet powiedział, że wygra. No a jak George Clooney coś powiedział, no to wiadomo. I ja mu się zawsze wierzę, że on jest aktorem nigdy nie kłamie. <grym> I przewiduje tak, wszystko coś, coś. Do, do czego chciałem zmierzać? Mitro mi powiedział, że obecnie programy, które nie mają sensu. W sensie mówi o tym, że niektóre programy mogą dostać dofinansowanie, ale generalnie takie, które są skazane na porażkę, dostaną, zostaną obcięte. Najprościej rzecz biorąc. Nawet program, który istnieje od 1992 roku program wspomagania federalnego wspomagania produkcji wiatru. No, ja wiem, że to nie chodzi o to, że rząd federalny produkuje wiatr, ale to się nazywa The Federal Wind Production Tax Credit czyli e, cięcia, obniżki podatkowe dla firm e, czerpiących energię z wiatru. Teraz się okaże, że z wiatrem może przeminąć ten program, jeśli Will Romney, Mitch Romney yy, zostanie prezydentem. Po prostu. Powiedział, że oczywiście. Ten, bo ten program od 1992 roku to był w ogóle 7 razy przedłużany. Cudawianki. Ludzie się bali go strasznie dotknąć bo jest bardzo dobry PR-owo, a tu Romney powiedział nagle, nie, spoko, poczekamy, aż, 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 aż się skończy, aż się skończą fundusze, które już zostały na niego przegłosowane i ten program skończyły. I w momencie, w którym wszyscy znajomi królika, w sensie wszyscy znajomi Baracka Obamy dowiadują się, że te programy mogą być obcięte, robią to, co zazwyczaj robią biznesmeni, kiedy dowiadują się, że ich firma zostanie znacjonalizowana, czyli sprzedają ostatnie, ostatni własny dobytek, czyli, czyli sami siebie okradają, żeby... To, co, to, 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 to państwo, które przyjdzie, nie za dużo im zabrało. To jest bardzo skomplikowana historia, bo to nie może się odbyć tak, 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 tak otwarcie, wyraźnie. Tam są rady nadzorcze, akcjonariusze, wiecie, to nie jest takie hopsiub, że, że pakujesz walizkę i uciekasz. Chociaż do takich przychodków też dochodzi. Tak więc kolejne, tak jak przeczytałem na blogu Green Corruption, kolejne 27 firm yy, szykuje się do tego, żeby zgłosić bankructwo. Czyli oni mają ostatni moment, żeby odprowadzić pieniądze. W tym momencie głównie piorą te pieniądze przez kampanię Barack Obamy, bo przecież to są wszystko ci goście. Dziwnym, dziwnym trafem, prawda? Bo oczywiście dotacje może dostać kilka firm. I jakaś firma, powiedzmy, produkuje baterie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jakaś firma produkuje, nie wiem, fotele do samochodów elektrycznych, albo jakieś tam urządzenia dotyczące silnika. I rzeczywiście są, powstają nowe elektryczne samochody, więc ta firma ma zamówienia od Toyoty, od Forda i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko ma sens, bo jakby rynek to, to przyjmuje. Ale firmy produkujące to samo, co też mogłyby sprzedać, bo przecież baterie do samochodów to jest normalna rzecz, którą trzeba zamontować w samochodzie, prawda? Te firmy, który, na czele których stoją główni sponsorzy Baracka Obamy, upadają. Czyli firma staje się czymś w rodzaju łapówki. Ty zakładasz firmę krzak, będziesz powiedzmy produkować kabelki, dostaniesz 500 milionów dolarów granta. Pod stołem na moją kampanię dajesz 200, tudzież sam zamawiasz znaki i przyklejasz je dookoła wszędzie itd., itd. Wydajesz 200 na moją kampanię, 200 chowasz do kieszeni, za 100 milionów zatrudniasz parę osób na pół roku, żeby tam się pokrzątały, nie? organizujesz hale, kupujesz jakieś maszyny, tam, tam, tam i za chwilę padasz, zostajesz z, powiedzmy z jakąś kasą w kieszeni, ja zostaję z jakąś kasą w kieszeni, ludzie przez moment dostali pracę, możemy się pochwalić, że przynajmniej próbowaliśmy. A te firmy, które dostają granta i autentycznie coś produkują, to nawet ten grant nie jest w stanie im za bardzo zaszkodzić. Grant się kończy i okazuje się, że one dalej na rynku potrafią funkcjonować. Bo sam pomysł produkowania elektrycznych urządzeń do samochodów jest jak najbardziej sensowny, nie? Ale w momencie, w którym Mitromney powiedział, że będzie obcinał te, te, te suche liście jak tylko zostanie prezydentem, to nagle okazuje się, że przyspieszono ze zgłaszaniem bankructw. Nagle jest więcej firm, które chciałyby zbankrutować. To są ostatnie dla nich momenty, żeby wyciągnąć jeszcze jakąkolwiek kasę od rządu. Do tej pory wydano na to 90 miliardów dolarów na produkcję zielonej energii w Stanach Zjednoczonych. No jak, jak się domyślacie, oczywiście, cóż, no należy się, nie? Numer jeden. Zazwyczaj kończymy agenta deserowo, czymś leciutkim na pożegnanie. W tym momencie informacja z kategorii A co mnie to obchodzi, ale jest to tak przedziwna sytuacja, że pomyślałem, że włączę to do agenta, chociaż nie mówi ona o tym, że ktoś komuś ukradł pieniądze, czy ktoś coś przeniewierzył, dodrukował, oszukał, opodatkował. Przedziwna historia z kategorii wręcz tabloidowej, mógłbym powiedzieć. Historia dotyczy pana Marka Lendrija. To się dzieje w Wielkiej Brytanii. Przyznam szczerze, że to, to dokładnie, nie wiem w jakim mieście, ale to jest tak uniwersalne. Może zdarzyć się każdemu. Mark Landridge, 37-letni obywatel Wielkiej Brytanii, jest homoseksualistą, który żyje z 10 lat od siebie młodszym partnerem i w którymś, kiedy to było, w 2000, w 2000 roku. Nie, w 1998 roku poznał w gay klubie dwie lesbijki, które narzekały na to, że no, nie mogą mieć dziecka. Tak więc pan Mark Landridge stwierdził, że cóż, no może on się poświęci i ustawił się z tymi dwiema paniami w tym, w tym, w tym gejbarze, że może być, jak złoży małą radowiznę tym paniom. I w 2000 roku urodziła się dziewczynka? Nie, pierwsza dziewczynka urodziła się w 1998 roku, a druga urodziła się w 2000 roku, bo jak się okazuje, ten, ten pomysł się tak tym dwóm dziewczynom, tym paniom ze sobą spodobał, że, prawda, namówiły go na drugą radowiznę, która uczyniła je szczęśliwymi. Niedawno okazało się, że te dwie Miłe panie, jakby to powiedzieć po holendersku, matki tych dwóch, biologiczne matki tych dwóch dziewczynek, obie oczywiście, rozeszły się. Miłość różnymi ścieżkami chodzi, panie się rozstały i mamuśka tych, tych, tych dziewczyn, bo okazuje się że nagle, wbrew temu, co, co twierdzą holenderskie posłanki, tylko jedna matka może być biologiczna dla jednego człowieka. Dziecko zostało z biologiczną matką, i matka zaczęła pobierać. Alimenty, o, znaczy, nie alimenty, pomoc taką państwową, socjalną, wiecie, jak to dla samotnych matek jest. No, ale kiedy okazało się, że tam hmm, jakaś mało postępowy urzędnik, mało postępowa urzędniczka, nie wiadomo, kto w tym biurze w, w pomocy rodzinie w Wielkiej Brytanii nie potrafiła dać, w, dać sobie wmówić, że dziecko nie ma ojca, tylko mia, ma, miało dwie matki. Sprawdzała w internecie, na Wikipedii, nigdzie po prostu. Pytała się Hołdysa, mówi nie, no musi, musi skądś wziąć się plemnik, cholera jasna. No dwie kobiety mogą wychowywać, ale na pewno nie mogą tego prawda, życia powołać do istnienia. No, skądś ten plemnik musiał się wziąć. No i biedna kobieta, której, której złe faszystowskie yy, korporacyjne państwo nie chciało dać zasiłku na to dziecko, przyznała się że tak, no był plemnik i ten plemnik podchodzi, pochodzi od też homoseksualisty, który żyje tam z jakimś swoim chłopakiem gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że ten chłopak, ten Mark Landridge jest nagabywany o to, żeby płacić 26 funtów tygodniowo alimentów na swoje dziecko, którego nie zna, nie widział i w ogóle, w ogóle koniec, nie? Gdyby... Oczywiście odżegnuje się od, od płacenia tych alimentów, bo obliczył sobie, że zanim by te dzieci doszły do wieku pełnoletniego, to on już by musiał tam 8 tysięcy funtów na nie przeznaczyć, a to jest dla niego za mało. Jemu się wydawało, że on jest dobroczyńcą, że on dwie dziewczyny, które nie mogą mieć dziecka, choć próbowały, niestety okazuje się, że książki do biologii, te tradycyjne, konserwatywne, skostniałe, niepostępowe książki do biologii, które mówią o tym, że musi być matka i ojciec, miały rację. No to cholera jasna, dał im tego plemnika, no, dostarczył im tą spermę. I teraz się okazuje, że musi płacić alimenty i że to nie jest takie, takie hop -siup. No i tutaj wszystkie służby państwowe mówią o tym, że gdyby on użył systemu oficjalnego przez banki, przez jakieś tam lekarzy itd., dalej, no to mógłby dzisiaj spać spokojnie. Ale przez to, że postanowili zrobić to poza obiegiem państwowym, tak po grecku, że tak powiem, no to niestety on musi płacić teraz alimenty i się od tego nie wywinie. Państwo mu nie pomoże, co właśnie sprawiło, że pan Mark Landrych, no, no sytuacja jest nierozwiązywalna, tak naprawdę koleś będzie płacił te alimenty i tyle. No to jakby, wiecie, sytuacja do, do filmu Almodovara troszeczkę w tym stylu. Współczujemy, współczujemy, współczujemy panu Markowi i jego partnerowi, którzy, którzy są razem już 10 lat, nie chcą mieć dzieci i nigdy o tym nie myśleli. Nagle okazuje się, że mają dzieci. Sytuacja stoi na głowie zresztą tak jak, tak, jak powinna, nie? A on musi płacić 26 funtów na to dziecko tygodniowo, na obie dziewczynki. No bo co? Należy się, prawda? Więc w ogóle to dzisiejszego programu, moi drodzy. To był ostatni relaksujący news na koniec. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzoną ponad godzinę. Widzimy się na stronie agentomasz.pl Wszystkim tym, którzy wspomagali akcję postawienia studia, czyli zakupienia za serwera i komputera. Mówię tylko tyle, że jeszcze nie mam tego sprzętu, że będę musiał do Polski niedługo się wybrać po zakup i tak, dalej, i tak dalej. Akcja oczywiście zakończyła się sukcesem. Suma została uzbierana nawet z nawiązką i wszystko jest w porządku. Tam większość rzeczy, które obiecałem, to są rzeczy, które powstaną dopiero na nowym sprzęcie, ale z tego co wymieniłem w mailach, ze znaczącą ilością ludzi, którzy, którzy postanowili jakąś radowiznę wrzucić. Wiem, że nie ma jakiegoś ciśnienia. Najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej ten sprzęt stanął na biurku. Jeszcze dzisiaj póki co nagrywam na, na dyktafonie, ale już nie będę was tym, tym zanudzał. Dopóki ten kąpiel nie stanie, czyli praktycznie do połowy listopada, a może nawet dłużej, każda radowizna, czyli każde nie wiem, 5 zł, każde 10 zł, jakie ktoś z Was wpadnie na to, żeby wspomóc tą audycję. Za pomocą radowizny wszystkie te piątki, dziesiątki, piętnastki, dwudziestki będą traktowane tak samo, jakby były kontynuacją tej akcji. Znaczy zostaną przeznaczone na sprzęt, najwyżej na lepszy sprzęt, już mam dobry, więc już już nie, już, wiecie, już nie naciągam struny. Już Wam za to podziękowałem, akcja się skończyła. Po prostu jeszcze dopóki tego sprzętu nie ma, możecie zobaczyć, jakie tam były warunki, za jakie sumy są, bo zazwyczaj tam za jakąś sumę, wiecie, system Polak potrafi mniej więcej, jest jakiś gadżet, i te gadżety cały czas będę wysyłał. Mimo tego, że akcja już została zakończona, to za nowe każde wpłaty jeszcze póki co będę traktował po staremu. No a wkrótce powstanie już Nie będę mówił co powstanie, dobra? Nie, nie będę mówił co powstanie, bo dużo rzeczy będzie, będzie nie da... te teraz związanych z agentem wypływać na wierzch w przeciągu następnych 3-4 miesięcy, kilka nawet nawet dość zaskakujących i i na pewno pracochłonnych, ale jeszcze póki co nie będę się rozkręcał. Nie powinienem w ogóle tego tematu zaczynać. Moi drodzy, mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, bo jak wiecie, nie mam tej pewności w tym miesiącu. Listopad, jeszcze póki co, będzie troszeczkę, troszeczkę herlawy pod względem pewności. I tak jak od czterech tygodni, jak cały trzeci sezon, zawsze zaczynałem informacjami ze Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że następny odcinek zacznę tak samo informacją ze Stanów Zjednoczonych i będą to dobre informacje. A propos wyborów, nawet jeśli nie, nie głosujecie sami, nie macie praw głosu, nie mieszkacie w Stanach Zjednoczonych i nic z tych rzeczy, to polecam Wam taki film Obama z Ameryka 2016 na stronie agenttomasz.pl Za chwilę pod tym wpisem wrzucę trailer tego filmu. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, jest to bardzo fajna rzecz podsumowująca postać Baracka Obamy Idealnie. I nie jest to Obama Deception, który zrobił Alex Jones, który troszeczkę nie, nie jest tak naprawdę o Baracku Obamie. Tu mamy świetnie dokumentalnie zrobioną, z bardzo dobrymi zdjęciami, dobrze zmontowaną, profesjonalnie zrobiony film, który już można obejrzeć gdzieś na internecie, już wyszedł na DVD, jeśli macie dostęp. Gdzieś można go też w streamingu obejrzeć za jakiegoś tam dolara czy coś takiego. I ten film trzeba koniecznie obejrzeć. 2016 Obama's America 2016. Steven DeZoo, za się nazywa reżyser. W tym momencie nie pamiętam, bo mam wszystko powyłączane. Zapraszam na agentomasz.pl. Tam będzie link do trailera tego filmu. Widziałem go dwa dni temu. Nic nowego tak naprawdę ten film nie, nie pokazuje. Jeśli się śledziło agenta przez ostatni rok, dwa, trzy, na pewno nic nowego nie odkrywa. Może tam jakieś niuanse, ale wszystko jest tam ślicznie, pięknie zespojone do kupy i naprawdę portret w godzinę dwadzieścia zrobiony. Barako, Obamy, taki jaki. Wow, sam chciałbym taki nakręcić. Więc zapraszam na film, zapraszam na kolejną audycję i cóż. Nawet jeśli Barack Obama przegra te wybory, no to wiecie, na lodzie nie zostanie, jakby co zawsze zwolniła się posada ambasadora w Libii. Moi drodzy, do usłyszenia po wyborach. Muszę dziś do pracy iść, nie, synu, zostań w domu. Ułatwia postęp nasi byt. Dotacja z Waszyngtonu. Dziś schron zapewnia wujek, sam wysiłki są do bani. Już nikt nie musi o nic dbać jesteśmy dotowani, lecz skoro rząd nam daje dach, posiłki utrzymanie, wytłumacz tato skąd ten rząd pieniądze bierze na nie. Spokojna głowa, nie ma wad, ten system postępowy Wyciśnie portfel grubych ryb na budżet, na rządy Lecz tato, czy nie przyjdzie czas, gdy grubych ryb zabraknie? W portfelach już nie będzie nic i w rządzie adekwatnie Rozczarowujesz synu mnie Wstyd mi być Twoim tatą, Za dużo myślisz, żeby być wzorowym demokratą, Rozczarowujesz synu mnie. Wstyd mi być Twoim tatą, Za dużo myślisz, żeby być wzorowym demokratą, Za dużo myślisz, żeby być wzorowym demokratą, Za dużo myślisz, żeby być wzorowym demokratą.